Prawie 40 ułanów zjechało dziś do Suwałk. W mieście rozpoczął się 10. piknik kawaleryjski. Od 13 nad Zalewem Arkadia swoje umiejętności prezentowali ułani i ich konie. Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach i organizator pikniku, powiedział Radiu 5, że tegoroczna edycja jest swego rodzaju podsumowaniem 9 poprzednich imprez. Ten rok jest wyjątkowy, jubileuszowy, dlatego zaprosiliśmy wszystkich, którzy uczestniczyli od początku w naszych piknikach kawaleryjskich i jak widać dopisali. Na placu jest ponad 40 koni i tyle. W tyle koni dzisiaj, myślę, pojedziemy przejazdem przez miasto. Takiego przejazdu Suwałki od września 1939 roku nie widziały. I to, myślę, że kolejny już na początku sukces naszej imprezy. Udało nam się szczęśliwie przeżyć 9 dotychczasowych edycji. Mamy już stałą widownię suwalczan, ale także osób z zewnątrz odwiedzających nasze miasto w tej ciepłej porze. Tym razem chcemy w pewnym sensie podsumować te dotychczasowe 9, no odbyć oczywiście zawody ułańskie, bo one są tradycją tej imprezy i myślę, że otworzyć drugą dziesiątkę po prostu. Dzisiaj widzowie mogli podziwiać próbę dzielności zwierzęcia, która polegała na pokonaniu odcinka zalewu w siodle oraz toru przeszkód. Nad zalewem tłumnie zgromadzili się suwalczanie, którzy popisami kawalerii byli naprawdę zachwyceni. Super, bardzo fajnie. Jestem pierwszy raz, co prawda, ale bardzo fajnie. Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo się podoba dla mnie. Dla dzieci również. Piękna pogoda dopisała, cóż więcej. Impreza bardzo udana, pogoda dopisała. Naprawdę udana impreza, jest to cykliczna impreza, już kilka razy się odbywa. No, bardzo przyjemnie się spędza czas tutaj. Konie są wspaniałe. Później ułani wyjechali na ulicę miasta. Jutro kolejne atrakcje. Patronem medialnym pikniku kawaleryjskiego w Suwałkach jest Radio 5.